Cześć, witajcie moi kochani. Dzisiaj kolejny dzień wyzwań. Na początku chciałem was przeprosić, że tak późno. No i jak widzicie, sceneria jest trochę inna, ale nie jestem dzisiaj u siebie. Mam taki służbowo-rekreacyjno wypoczynkowy wyjazd. No, ale niestety ani rekreacyjno, ani wypoczynkowo dla mnie. Dla mnie to jest tylko służbowy wyjazd. Ale to nic, to mi nie przeszkadza w osiągnięciu kolejnego celu, czyli kolejny dzień wyzwań. Także dzisiaj niezbyt długi filmik. Dzisiaj tylko wyzwania. Nie mam dzisiaj swojego sprzętu. Na razie nie mam w ogóle profesjonalnego sprzętu, mówię, tak? Także jak widzicie, przygotowałem już sobie za samymi plecami są dwa krzesła, a więc zaczniemy, jak już mam takie ustawienie krzesła zrobione, to zaczniemy sobie od pompeczek. Tak, moi kochani, pompeczki na krześle. Nowość, a więc zaczynamy. 25 pompek przez jeszcze moment, przez jeszcze kolejne, dzisiaj jest piąty dzień wyzwań, czwarty dzień, także jeszcze 23 dni wyzwań, pompki. A więc nie przedłużajmy, zaczynamy. Let's go! No i dzisiaj bez muzyczki niestety, musicie mi dzisiaj wybaczyć, ale jutro wracam do siebie, więc jutro będzie normalnie. No to kochani, możecie liczyć ze mną. Dwadzieścia. I 25 pompek zaliczone, czyli kolejny dzień wyzwań pompek mamy ze sobą. Kilka sekund pauzy, a w międzyczasie powiem wam, że ogólnie to u mnie dzisiaj jest bardzo zimna pogoda, pada, a więc nawet jeśli bym był u siebie, trening bym zrobił w mojej, że tak powiem, ala siłowni. Ale dobra, lecimy na następne wyzwanie, jakie są brzuszki. Pamiętajcie, moi kochani, w życiu nic nie przychodzi lekko. Chcesz coś mieć, to musisz zapierdzielać. Nie ma lipy, profeska murowana, albo zwrot pieniędzy. To taki żarcik. No to lecimy. Okej, będzie dobrze. No nie całkiem. Okej. No to lecimy, moi kochani. Dziesięć. Dwadzieścia. Trzydzieści.
No, nie ma jak mój sprzęt. Troszeczkę się wrzynały. No ale to nic. Także wyzwanie zaliczone. Najważniejsze, że zaliczone. Ok, wszystko jest dobrze. A więc jeśli kolejny dzień wyzwań Ci się podobał, zostaw kciuka w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a jesteś ciekaw co będzie na następnym razem, kliknij przycisk subskrybuj, który znajduje się pod filmikiem, a na pewno żaden filmik nie ominie. Dotychczasowym subskrybentom serdecznie dziękuję. Odwiedzającym też również dziękuję. Bardzo ważne jest dla mnie, że to oglądacie. To mi daje takiego kopa. A więc jeszcze raz, pamiętaj, w życiu nie ma nic za darmo. Chcesz coś mieć, to musisz zapierdzielać. Takie moje motto. Oczywiście nie jestem tego autorem, ale wyznaję taką zasadę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.